Akcja gry Halo 3 od EST toczy się w trakcie wydarzeń przedstawionych w Halo 2. Na początku rozgrywki obserwujemy z innej perspektywy akcję mającą miejsce w jednej z katcenek dwójki. Podczas bitwy o ziemię prorok żalu zmienił plan i ratował się ucieczku na kolejny pierścień Halo zwany Instalacją 05 lub Delta Halo. Jego okręt flagowy wykonuje skok nadprzestrzenny tuż nad miastem, a Master Chief i pani kapitan Miranda Kiss na pokładzie fregaty i Number Cloud ruszają za nim w pościg. Akcja Halo 2 skupia się na tym właśnie pościgu. Tymczasem Halo 3 ODST zostajemy na ziemi z tytułowymi piekielnymi skoczkami i jesteśmy świadkami władowania EMP spowodowanego skokiem nad przestrzeń. Wcześniej jednak poznajemy oddział Alfa-9, w skład którego wchodzi dowódca Edward Buck, specjalista od broni ciężkiej Dutch, strzelec wyborowy Romeo, pilot i spec od materiałów wybuchowych Miki oraz świeżak w postaci nieodzywającego się Rukiego. Większa grupa komandosów od szykowała się do zadania wtargnięcia na pokład statku proroka Żalu i pojmania dowódcy kowenantów. Drużyna Alfa-9 dostała się pod dowództwo Weroniki Derr, która była oficerem ONI. Razem z Bakiem mieli wspólną historię, zarówno służbową, jak i romantyczną. Ta niekomfortowa sytuacja komplikuje zadanie drużyny, która zostaje poinformowana o dodatkowych wytycznych obowiązujących podczas zrzutu, jednak szczegóły są zbyt tajne dla nich. Żołnierze zajmują miejsca w swoich kapsułach desantowych i rozpoczynamy skok. Wyładowanie EMP rozbija szyk opadających komandosów, powodując kilka śmiertelnych wypadków oraz chaos w trajektorii opadających kapsuł. Nasza drużyna zostaje rozdzielona i rozrzucona po nowej Mombasie. Prawie natychmiast po lądowaniu, Bug wydostaje się z kapsuły i nawiązuje kontakt radiowy z DER. Weronika utknęła w swoim pojeździe, a co gorsza, w jej stronę zmierzają siły okupujących nową Mombasę kowenantów. Bak przywdziewa hełm, łapie za karabin i rusza w stronę swojej oficer dowodzącej. Po zneutralizowaniu zagrożenia i dotarciu do zatrzaśniętej kapsuły, Bak odkrywa, że Weroniki już nie ma w środku. Pojawia się za to przedstawiciel rasy Huragok, zwanych inaczej inżynierami, dzierżący hełm oficer der. Zaskoczonego baka uratował strzał snajpera, którym okazał się jego kompan Romeo. Partnerzy wyruszają na poszukiwania reszty oddziału. Tymczasem Dutch również wydostał się z kapsuły i musiał walczyć z najezdcami na terenie rezerwatu przyrody. Miki dołączył do grupy Marines i kierował Skorpionem w szarży na umocnienia kosmitów w stronę strefy Alpha ONI. Dwójka komandosów spotkała się na miejscu i przegrupowała z policjantami organizującymi ewakuację cywili z miasta. Miki jako specjalista od materiałów wybuchowych wziął na siebie zadanie zrównania budynku wywiadu marynarki z ziemią. Na tym etapie miasto było stracone i obrońcy nie mogli pozwolić sobie, by Kowenanci odkryli największe tajemnice ONI. Odpierając fale najeźdźców, Dacz i Miki zdołali zaminować strefę Alfa i ewakuować się z ocalałymi Marines. W powietrzu komunikacja z Bakiem została przywrócona i czwórka komandosów miała zebrać się w siedzibie NMPD, czyli na komisariacie policji Nowej Mombasy. Zanim Pelikan z Daczym i Mikim doleciał na miejsce spotkania, został zaatakowany i zestrzelony przez Banshee. Bak i Romeo musieli wywalczyć sobie drogę przez dachy na miejsce katastrofy. Tam zorganizowali punkt, w którym się bronili przed atakami z powietrza, ale ostatecznie wódz Brutów się przedarł i rozgorzało starcie na niewielkiej powierzchni. Wróg ranił poważnie Romea, jednak dzięki współpracy komandosom udało się zneutralizować zagrożenie. Za rannym towarzyszem i zniszczonym środkiem transportu, Bak podjął decyzję o zejściu na poziom ulic i podjęciu próby ewakuacji z miasta systemem metra. Niestety tunele okazały się zalane, więc ostatecznie postanowiono przyjąć Fantoma kowenantów i uciec z miasta na jego pokładzie. Czekała ich walka z latającymi Benshi, a nawet ze skarabem. Jednak w końcu grupa komandosów dostała się do statku obcych i wyznaczyła kurs poza opanowaną przez wrogów nową Mombasę. Ruki odzyskał przytomność po rozbiciu się kapsuł jako ostatni. Całe 6 godzin po rozpoczęciu się operacji. Samotny komandos przemierzał ulice miasta nocą szukając wskazówek zdradzających mu co się stało z jego kompanami. Znalazł hełm Weroniki der, upuszczony przez huragoka ustrzelonego przez Romeo. Odkrył kamerę uszkodzoną podczas ucieczki dacza z rezerwatu. Sprawdził działko użyte przez Mikiego do obrony. Podniósł z ziemi kawałek urządzenia, którym zniszczono budynek ONI. Odzyskał snajperkę Romea upuszczoną podczas walki z wodzem brutów i kanister, w którym Buck ustabilizował rannego snajpera. W końcu Roki dotarł do centrum superintendent, czyli sztucznej inteligencji zarządzającej miastem, w czym pomogły mu sygnały wysyłane przez telebimy nowej Mombasy. Na miejscu spotkał Ders przedstawicielem rasy Huragok. Tu zostaje wyjawiona tajemnica sekretnej misji oddziału Alfa-9. Weronika miała zabezpieczyć Superintendent, która zawierała wszelkie dane, jakie ludzkość zebrała na temat sekretu ukrytego pod miastem. No tego wiecie, którego. Jako że SI została wchłonięta przez technologiczny organizm, jakim jest Huragok, ewakuowanie kosmity nazywanego Vergil staje się priorytetem. Inżynier jest z kolei do współpracy, ponieważ huragokowie nie są typowymi sprzymierzeńcami kowenantów, a jedynie ich niewolnikami obarczonymi ładunkami wybuchowymi w celu wymuszenia posłuszeństwa. Wydostają się z podziemi, walcząc z dronami i trafiają na baka, który zawrócił transport. Cała grupa rusza autostradą w stronę umówionego miejsca spotkania z resztą drużyny. Pokonując drogę i broniąc się do przylotu sojuszniczego fantoma, udaje im się skutecznie ewakuować. W tle nowa Mombasa zostaje zeszklona bronią plazmową statków Kowenantów. Przez następne tygodnie cała drużyna przebywała na orbitalnej placówce ONI razem z Wergilem. Wywiad usiłował przekonać Huragoka do współpracy, a obecność znajomych twarzy komandosów miała w tym pomóc. Ostatecznie przesłuchania podejmuje się sierżant Johnson, który nawiązuje nić porozumienia z Vergilem. Dzień z ODST na Wielkie Michalo to również szansa na wygranie gier. Gier i seriali. 5 dni to 5 filmów i 5 nagród. Linki są w opisie. Rozdawanie przeprowadzimy na Glim. Wystarczy tam odwiedzić fanpage facebookowy albo zasubskrybować kanał i bierzecie udział w losowaniu. Rozdajemy serię Gears of War Gears 1, 2, 3 oraz Gears of War Judgment oraz seria Halo Nightfall. Wszystko do pobrania na Xboxy w formie kodów, które prześlę zwycięzcom. Zapraszam do linku w opisie. Powodzenia!